Szanowni Państwo, kochani, witam Was w ten szczególny dla Polaków, dla Polski, dla całej Europy dzień. Dzień piękny, dzień wspaniały, dzień, w którym sojusz polsko-amerykański został umocniony jak nigdy w ciągu ostatnich 200 lat. Witam serdecznie pana ambasadora. Dziękujemy za obecność. Witam parlamentarzystów, a w szczególności panią Anders, córkę generała Andersa. Pani senator, jesteśmy szczęśliwi, że jest pani z nami. Bardzo dziękujemy. Bo gdzież pani ma być, jak nie na żołnierskim pikniku Sojuszu Polsko-Amerykańskiego, prawda? To jest właściwe miejsce. Witam wszystkich parlamentarzystów, witam ministrów. Cieszę się niesłychanie z państwa obecności. Witam wreszcie kadrę dowódczą Wojska Polskiego. Panie generale Surawski, panie generale Leszku Surawski, na pana ręce. Jako szefa sztabu generalnego proszę, by wszyscy panowie generałowie przyjęli moje serdeczne powitanie. Tym serdeczniejsze, że dowódca garnizonu warszawskiego, pan generał Głąb, tak wspaniale na czele kompanii honorowej Wojska Polskiego, nas wszystkich Polaków tu przywitał. Dziękujemy, panie generale. Ale są tutaj dowódcy ze wszystkich stron Polski, są dowódcy zarówno wojsk lądowych, lotnictwa, wojsk obrony terytorialnej, widzę pana generała Kukułę, ale przede wszystkim widzę pana generała Mikę, a więc szefa rodzajów sił zbrojnych, widzę dowódcę lotnictwa, pana generała Gromadzińskiego i innych wszystkich generałów, którzy dzisiaj biorą odpowiedzialność za armię polską. Tę armię, która w swoich bohaterach z Powstania Warszawskiego, która w swoich bohaterach w całej tysiącletniej historii została dzisiaj przez pana prezydenta Trumpa ukazana jako szaniec cywilizacji europejskiej, jako obrońca najbardziej głębokich, wartościowych i istotnych dla współczesnej Europy i świata wartości cywilizacyjnych. Szanowni Państwo, mówiłem już o tym panu ambasadorowi. Wiele przemówień słyszałem w życiu. Wiele też wygłosiłem sam. Ale takiego przemówienia na cześć cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej, takiego przemówienia na cześć serca i duszy Europy, jakim została ukazana Polska w przemówieniu pana prezydenta Trumpa, nie słyszałem. Naprawdę ten dzień przejdzie do historii Polski, dlatego że warto było czekać te dziesiątki lat. Warto, żeby Polska czekała pod jarzmem hitlerowskim i sowieckim. Warto było poświęcić tyle ofiar, tak straszliwe ponieść wyrzeczenia, żeby doczekać tego momentu, że nie tylko wojska sojusznicze i amerykańskie stoją na terytorium Polski, ale spełnia się to wielkie także nie tylko cywilizacyjne, ale i polityczne, geopolityczne marzenie Polski, iż sojusz Międzymorza, sojusz państw od Odry po Kaukaz, od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk nie tylko się realizuje tu w Warszawie, ale i zyskuje wsparcie u naszego sojusznika amerykańskiego, uzyskuje potwierdzenie, że Stany Zjednoczone są gotowe wesprzeć ten sojusz, są gotowe być częścią tego wielkiego europejskiego porozumienia sprawiającego, że naprawdę jest szansa na zjednoczenie Europy. To
to powtarzam, wielki dzień narodu polskiego, który tak wiele poświęcił po to, żeby powstać na nowo jako serce i dusza Europy. Dzisiaj świętujemy ten dzień już nie tylko, nie w przemówieniach, choć mam nadzieję, że pan ambasador dołoży jeszcze do słów prezydenta tych słów o cywilizacji zachodniej, tych słów, których tak dawno przez dziesiątki lat nie słyszeliśmy, ale które przecież powtarzaliśmy i w domowych modlitwach, i w kościele. My chcemy Boga. To sformułowanie, które padło z ust prezydenta Trumpa, oddaje rzeczywiście samą istotę cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji zachodniej. Tej cywilizacji będziemy wspólnie bronili. Za tą cywilizację stoją tutaj żołnierze amerykańscy, żołnierze Paktu Północnoatlantyckiego. Ta cywilizacja dała całemu światu najwspanialsze dzieła rąk ludzkich. I ona dzisiaj została raz jeszcze pokazana jako wartość, którą wspólnie będziemy bronili. A więc przemówienia, deklaracje, ale także wspaniałe przecież wzajemne zobowiązania. Wzajemne na polu kultury i dlatego z radością witam pana premiera Glińskiego, który właśnie po pożegnaniu prezydenta Trumpa zdążył jeszcze na nasz piknik, za co serdecznie dziękujemy. Ale też i na polu gospodarczym, bo przecież dzisiaj zostały zawarte niesłychanie istotne dla naszych przedsiębiorstw, dla naszego przemysłu obronnego i amerykańskiego, i polskiego, ale i dla naszej armii zostały podjęte wzajemne zobowiązania dotyczące nabycia rakiet Patriot, dotyczące nabycia systemu rakietowego HIMARS. To wszystko będzie wzmacniało polską armię, to wszystko będzie godnym następcą tego, co państwo za chwilę zobaczycie, bo obok znakomitych pojazdów, obok armatochaubic, obok najnowocześniejszych czołgów i moździerzy będziemy mogli na tym pikniku zobaczyć najskuteczniejszą broń wszechczasów Europy. Polską husarię, która przez 200 lat dominowała pola bitewne całej Europy. Przez 200 lat polscy husarze sprawiali, że nasze granice były bezpieczne. Potrafiliśmy zrobić to wtedy, potrafimy to zrobić teraz z naszym sojusznikiem amerykańskim, ale potrafimy to zrobić. To nie jest tylko tak, że można nas stawiać do kąta. Polska jest w sercu Europy. Polska ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami Międzymorza może dodać Europie nowego ducha i nowych sił. Bardzo się cieszę, że mogę państwa dzisiaj przywitać. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wszystkich tych wspaniałych rzeczy, jakie podczas pikniku będzie można oglądać. I chcę raz jeszcze na ręce pana ambasadora złożyć najserdeczniejsze wyrazy podziwu i podziękowania dla Stanów Zjednoczonych, dla narodu Stanów Zjednoczonych i dla pana prezydenta Trumpa. Bardzo proszę, panie ambasadorze. Cześć i chwała. Szanowni państwo, pan porucznik chce wręczyć panu ambasadorowi list od komitetu dotyczący tragedii smoleńskiej i prośby o pomoc Polsce w rozwikłaniu i wyjaśnieniu tej straszliwej tragedii. A myślę, że jest to jak najbardziej słuszne i tak powinno być. Mówiliśmy o tym zresztą podczas dzisiejszego spotkania na Zamku Królewskim. Także panie poruczniku, bardzo proszę.
To jest taki dzień, że naprawdę warto zobaczyć i sprzęt wojskowy, i tradycje polskie, i możliwości polskiego przemysłu oraz polskich wyrobów kulinarnych. Tak więc wszystkiego najlepszego, cieszmy się z tego wspaniałego dnia, cieszmy się z przyszłości, która dzisiaj zarysowana jest tak wspaniale. Dziękuję bardzo.